Nasz temat to próby zjednoczenia ziem Polski. Zobaczmy, jak doszło do tego, że w końcu nasze dzielnice się wzrosły i Polska przestała być rozbita na szereg księstw i stała się znowu jednolitym królestwem. W XIII wieku ziemie polskie przeżywały najbardziej czas największego rozdrobnienia, o tak powiem, największego rozdrobnienia, pełnia rozbicia dzielnicowego, aż 19 księstw znajdowało się na ziemiach polskich. Były dwie tendencje wśród władców. Partykularyzm, czyli chęć do oddzielania się, do pozostania niezależnym, ścierał się z chęcią zjednoczenia. Inni książęta dostrzegali jednak wady takiego stanu, wady życia na własną rękę, wady partykularyzmu, odrębności i przeważała u nich chęć zjednoczenia. Widzieli więcej korzyści z tego, że kraj byłby zjednoczony, byłby krajem silniejszym, ważniejszym na arenie międzynarodowej, nie traciłby ziem tak łatwo jak w przypadku właśnie pozostawania w rozbiciu dzielnicowym. Tym bardziej, że nasz kraj tracił ważność na arenie międzynarodowej, tracił prestiż, kiedy nie był jednolitym, silnym państwem, a szeregiem małych, słabych tak naprawdę i coraz mniejszych księstw. W czasie rozbicia dzielnicowego traciliśmy ziemię. Utraciliśmy Śląsk pod koniec XIII wieku na rzecz Czech. Czeski władca zdołał przekonać książęta śląskie do złożenia mu hołdów lennych. Prawie wszystkie księstwa złożyły tenże hołd, tylko księstwo świdnicko-jaworskie opierało się temu procesowi przez dłuższy czas. Śląsk w związku z tym stał się ziemią czeską i tak naprawdę już do Polski przez kolejne wieki nie wracał. Oprócz tego w czasie rozbicia dzielnicowego w XIII wieku mamy napływ kolonistów z zagranicy. Polska staje się miejscem, gdzie pojawia się wiele nowych nacji. To też ma wiązek z rozwojem gospodarczym naszych ziem, z lokacją na prawie niemieckim. No i tutaj pewną rolę też w tendencjach zjednoczeniowych odegrał Kościół, który rozpowszechniał informacje o tym, że kanonizowany w połowie XIII wieku biskup Stanisław ze Szczepanowa, przypomnijmy sobie, to jest ten, którego kazał zamordować Bolesław Śmiały, wpadając we wściekłość w 1079 roku. Więc Kościół głosił legendę o tym, że ciało tego pociętego na części rozczłonkowanego biskupa Stanisława ze Szczepanowa, teraz już uznanego za świętego, jego ciało się zrasta. I to ma być taki sygnał od świętego, a może i od Boga, że polskie ziemie również powinny się wzrosnąć, tworząc jeden organizm państwowy. Bardzo dużą rolę też w tym procesie jednoczenia ziem polskich odgrywał biskup Jakub Świnka, który był orędownikiem zjednoczenia ziem polskich i bardzo często działał w tym właśnie kierunku, przemawiał, zachęcał, spotykał się, rozmawiał z różnymi książętami, żeby do tego zjednoczenia polskich ziem doprowadzić. Tutaj też warto podkreślić, że podział na dzielnice ziem polskich nie pokrywał się z podziałem na diecezję na przykład, więc ta hierarchia kościelna była też taką ostoją polskości. I podział administracyjny właśnie ziem pod kątem właśnie kościoła sprzyjał też właśnie zjednoczeniu polskich ziem. Zobaczmy na mapę, jak to wyglądało. Mamy XIII wiek, ziemie polskie, jak widzimy, podzielone dosyć mocno. Największy okres podziału, tak jak powiedziałem. No i tracimy ziemię, bo tak jak już powiedziałem, tracimy Śląsk, Marchia Brandenburska tutaj nam zagraża od zachodu. Za chwilę nam zagrożą Krzyżacy od północy, no i też tutaj na wschodzie trzeba być bardzo czujnym, bo tam pojawia się zagrożenie również, więc możemy zobaczyć wykreskowane obszary, to są te obszary, które utraciliśmy w okresie rozbicia dzielnicowego. Widzimy tutaj te ziemie zaznaczone na mapie. Popatrzmy, w jaki sposób Polacy próbowali doprowadzić do połączenia, do scalenia naszych ziem. W 1288 roku toczyły się walki o Kraków, o tron krakowski. Tam walczył książę Henryk IV Probus z księciem brzesko-kujawskim
Władysławem Łokietkiem. Łokietkiem z powodu niewielkiego wzrostu, stąd ten przydomek. Henryk IV Probus miał ambicje rzeczywiście zjednoczenia ziem polskich. Łokietek, wtedy jeszcze młody, niedoświadczony władca, również chciał tego samego, no ale każdy chciał rządzić. Nikt nie chciał tutaj oddać tej władzy drugiemu. Wówczas ta walka nie przyniosła niczego dobrego, dlatego że w tą walkę włączył się władca Czech. Tak jak już wiesz, Czechy wtedy przeżywały okres wzrostu swojego znaczenia na arenie międzynarodowej. I władca Włocław II z dynastii Przemyślidów w 1271 roku, wykorzystując konflikt wewnętrzny o Kraków i o ziemię małopolską, po prostu najechał na tą dzielnicę i zajął Kraków właśnie. W 1295 roku, mimo tego, co się stało na południu Polski, na północy pojawiła się nadzieja na zjednoczenie, dlatego że doszło wtedy do koronacji w Gnieźnie władcy z północy właśnie Przemysła II, który zdołał połączyć dwie dzielnice, Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. Czyli mamy tutaj po raz pierwszy od czasów Bolesława Śmiałego kolejnego króla polskiego. Czyli ile lat minęło? Śmiały się koronował w roku 1076 i po nim nie było już żadnych koronacji aż do 1295 roku. Czyli mamy kolejnego króla Polski, Przemysła II, tylko że ta Polska złożona jest tylko z dwóch dzielnic, z Wielkopolski i z Pomorza. A co gorsza, rok po koronacji został dokonany zamach, zresztą udany zamach na Przemyśle II, i tak naprawdę od razu straciliśmy króla tak szybko po koronacji. Ten zamach został dokonany na zjeździe w Rogoźnie i prawdopodobnie autorami tego zamachu byli Brandenburczycy, czyli plemię, przepraszam, nie plemię, tylko państwo, które miało również ambicje zajęcia Pomorza, również Gdańskiego, więc nie podobało im się to, że Pomorze i Wielkopolska się zjednoczyły i uzyskały status królestwa, więc stąd ta akcja Brandenburczyków i zabójstwo Przemysła II podczas zjazdu w Rogoźnie. Po prawej stronie widzimy herb właśnie Przemysła II, czyli mamy kolejną ewolucję naszego symbolu późniejszego narodowego. Kolejny raz dał się we znaki Wacław II, który, jak pamiętasz, najechał na Kraków w latach 90. XIII wieku, a w 1300 roku Wacław II pojechał jeszcze dalej ze swoim wojskiem, zajmując Wielkopolskę i Pomorze, czyli ziemię Przemysła II. Teraz stały się ziemiami Wacława II, króla czeskiego. I tym sposobem Wacław II miał w swoich rękach Małopolskę, Wielkopolskę i Pomorze i dokonał koronacji własnej na króla Polski. Czyli kolejnym królem Polski jest król Czech Wacław II, co oznacza, że między Polską a Czechami została zawarta unia personalna. Unia personalna, czyli taka unia, gdzie dwa kraje są połączone, dwa lub więcej, w tym przypadku dwa kraje są połączone tylko osobą króla. Wszystko inne jest odrębne, ale wspólny jest władca. Wacław II jako król Polski wprowadził w naszym kraju urząd starosty, który się przyjął i później przez wiele lat funkcjonował w Polsce. Oprócz tego Wacław wprowadził też silną czeską wówczas walutę na ziemiach polskich, czyli grosz. Po 5 latach panowania na ziemiach polskich Wacław II zmarł w 1305 roku i jego następcą był Wacław III. Również został w 1305 roku właśnie koronowany na króla Polski. Czyli mamy dwóch królów z dynastii Przemyślidów na polskim tronie, Wacława II i Wacława III. No ale powiedzmy, że tacy ludzie jak Władysław Łokietek, którzy ciągle przecież istnieli, mieli ambicje jednak zjednoczenia całych wszystkich ziem polskich pod polskim panowaniem, nie pod czeskim panowaniem, no, nie byli zadowoleni tacy ludzie z panowania Czechów na polskim tronie. To robił w tym czasie Łokietek, kiedy rządził Wacław II, a później Wacław III. No, ukrywali się tacy ludzie jak Łokietek. Łokietek się ukrywał w jaskiniach w Małopolsce, bo był wrogiem politycznym Wacławów, był na niego wydany wyrok, więc starał się przeczekać ten czas. No i w 1300 roku dokonał nieznany nam bliżej skrytobójca, dokonał udanego zamachu
na Wacławie III, mordując go podczas poobiedniej drzemki, co widzimy tutaj na tym kadrze komiksowym. Więc zabójstwo Wacława III oznaczało dwie rzeczy. Po pierwsze, koniec panowania czeskich władców w Polsce, co tym samym otwierało możliwość do przejęcia władzy na przykład dla Władysława Łokietka. A po drugie, oznaczało to koniec dynastii Przemyślidów, dlatego że Wacław III nie miał potomków, więc to morderstwo przekreślało dalszą przyszłość Przemyślidów również w Czechach. Czyli tutaj to wymuszało też zmianę na tronie czeskim. Nowa dynastia musiała przejąć władzę właśnie w ojczyźnie Przemyślidów. No i popatrzmy w takim razie na mapę jeszcze raz, jak wyglądały próby podjęte wcześniej przez naszych rodaków oraz przez Czechów dążące do zjednoczenia polskich ziem. Zobaczmy, Pomorze Gdańskie i Wielkopolska to ziemie, w których panował Przemysł II i tam się koronował na króla polskiego w roku 1295. Z kolei Wacław II zajął Małopolskę, Wielkopolskę i Pomorze, a więc to są ziemie we władaniu czeskiego władcy, który również się koronował na króla Polski. No i tutaj mamy tą żółtą linią o właśnie zaznaczone ziemie, które były we władaniu Wacławów, a do tego możemy dołożyć jeszcze ziemię sandomierską. Przypomnijmy sobie, że Śląsk z kolei stał się ziemią czeską w wyniku hołdów lennych dokonanych przez książąt śląskich. Tutaj, tak jak powiedziałem, tylko książę z ziemi jaworskiej się temu opierał przez pewien czas. Więc no, te wszystkie próby były takimi próbami nieudanymi, bo oczywiście po śmierci Wacława III znowu te ziemie się, można powiedzieć, że rozpadły na mniejsze części. Więc tak naprawdę tu jeszcze możemy zobaczyć Henryka Probusa, który się wywodził ze Śląska, ziemię pod jego panowaniem. Po śmierci, po zabójstwie Wacława III otworzyła się w końcu szansa dla Władysława Łokietka, który od razu zaczął działać. Mógł w końcu przestać się ukrywać, już nie było dla niego wroga, nie było Przemyślidów, więc w 1306 roku zaczął od opanowania Małopolski wraz z Krakowem. Żeby zachęcić mieszkańców Krakowa do siebie, wydał dla Krakowa prawo składu, które mówiło o tym, że jeżeli kupiec przyjedzie do miasta, to nie może wyjechać z towarem tak bezkarnie, musi sprzedać wszystko albo odstąpić ten towar władzom miasta. Następnie Łokietkowi udało się opanować ziemię sieradzką, ziemię łęczycką oraz Kujawy, z których się on wywodził, bo był księciem brzesko-kujawskim. Niestety w sytuację, która wyglądała coraz lepiej dla Polaków, sytuację, która dawała nadzieję na zjednoczenie, wmieszali się Brandenburczycy, czyli to właśnie państewko niemieckie, które dokonało najazdu w 1308 roku na Pomorze Gdańskie. Niestety zarządzający wtedy Gdańskiem Bogusza wezwał na pomoc krzyżaków, żeby obronić się przed tym najazdem Brandenburczyków. Krzyżacy, którzy byli w sąsiedztwie, rzeczywiście przybyli na pomoc, rzeczywiście odparli najazd Brandenburczyków, ale później sami zajęli Gdańsk i już tego Gdańska nie chcieli Polakom zwrócić. Nastąpiła tak zwana rzeź gdańska, kiedy to zbuntowani gdańszczanie po prostu zostali wymordowani przez krzyżaków. Więc mamy utratę Gdańska w 1308 roku, a w roku następnym, w 1309, krzyżacy zajęli całe Pomorze Gdańskie. Więc mamy utratę dosyć dużej części ziem polskich, dodatkowo strategicznej, bo leżącej nad morzem, a więc umożliwiającej handel morski. Krzyżacy po zajęciu Pomorza Gdańskiego przenieśli tam swoją stolicę właśnie do miasta o nazwie Malbork, czyli Marienburg, a więc miasto Marii, no bo przecież krzyżacy mieli Matkę Boską tutaj jako swoją patronkę. Tą stolicę przenieśli z Wenecji, gdzie wcześniej była ta główna siedziba tegoż zakonu. Więc tutaj widzimy koniec przyjaznych relacji polsko-krzyżackich i okres rywalizacji i wojen pomiędzy nami. Krzyżacy nam odbierają Pomorze Gdańskie, tam w bezpośrednim sąsiedztwie Gdańska, czyli w Malborku, tworzą swoją stolicę i czują, że budują własny kraj. Już nie tylko są zakonem rycerskim, ale już są też państwem zakonnym. Zamek Krzyżacki, tutaj widzimy zdjęcie wykonane z powietrza, jest największym gotyckim zamkiem
na świecie. Zbudowano go z ogromnej ilości cegieł. Dzisiaj jest to zabytek na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Na pewno wart zobaczenia. Tak naprawdę są trzy zamki. Zamek, powiedzmy, że niski, środkowy i ten wysoki, najbardziej atrakcyjny, który był siedzibą już tych najwyższych władz zakonnych. Tutaj możemy się przyjrzeć, jak te fortyfikacje zamkowe się prezentowały. Widzimy, że mamy tutaj sąsiedztwo rzeki Nogat, która pełniła rolę też fosy. No i widzimy zamek niski, który był dostępny dla większości ludzi. Tam też pracowali ludzie, rzemieślnicy, tam też przygotowywano jedzenie. Mamy zamek średni dla rycerstwa i zamek wysoki już dla władz zakonu i dla nas najbardziej znakomitych gości zakonu. Mokietek jednak nie zrażał się tą utratą Pomorza Gdańskiego. Zobaczmy tutaj na niebiesku, mamy zaznaczoną linię, która wyznacza nam granicę nową z Krzyżakami, bo wszystko, co jest za tą linią, zostało zajęte przez Krzyżaków. Więc widzimy tutaj Pomorze Gdańskie pod łupem Krzyżaków oraz Kujawy również zostały później najechane przez Krzyżaków. Mokietek starał się walczyć o Małopolskę, wiemy, że już ją przejął, a następnie o Wielkopolskę, no i właśnie o Kujawy. Poza jego, powiedzmy, panowaniem pozostała ziemia śląska, która przeszła pod panowanie czeskie, jak już wiemy, oraz Mazowsze, które po prostu ogłosiło, że jest niezależnym od Łokietka państwem. Mazowsze Łokietkowi się po prostu zdobyć nie udało. Niestety w samym Krakowie, czyli w ziemi, która wydawała się opanowana przez Łokietka, w 1612 roku wybuchł bunt przeciwko Łokietkowi, który przyszedł do historii pod nazwą buntu wójta Alberta. Prawdopodobnie inspiratorami właśnie tego buntu byli mieszczanie pochodzenia niemieckiego, dodatkowo wspierani jeszcze przez Jana Muskata, czyli biskupa, który nie chciał Łokietka widzieć na tronie Zjednoczonej Polski, nie chciał popierać tegoż władcy. Łokietek bardzo srogo stłumił tenże bunt wójta Alberta, mianowicie kazał mieszkańcom wymawiać słowa polskie: soczewica, koło, miele, młyn. Każdy, kto nie potrafił poprawnie wymówić tych słów, był skazywany na śmierć pod murami miasta, no bo to w ten sposób chciał jakby Łokietek odseparować mniejszość niemiecką Krakowa od reszty, a właśnie mniejszość niemiecką oskarżono o inspirowanie i przeprowadzenie buntu wójta Alberta. Po opanowaniu tego buntu w Krakowie Łokietek ruszył na podbój Wielkopolski. Tam też przeciwko niemu wystąpili panowie wielkopolscy. Zdołał ich Łokietek spacyfikować i narzucić im swoją wolę, swoją władzę. Czyli tak naprawdę trzy ziemie Łokietek posiadał. Małopolskę, Wielkopolskę i część Kujaw. I w takich trzech ziemiach Łokietek koronował się w roku 1320 w Krakowie 20 stycznia na króla Polski kolejnego. No i tę datę właśnie koronacji królewskiej Łokietka uznajemy w naszej historii za zakończenie okresu rozbicia dzielnicowego w naszym kraju. Czyli 1320, data koronacji Łokietka i koniec rozbicia dzielnicowego. Widzimy tutaj podobiznę Łokietka i miecz koronacyjny, czyli szczerbiec. Szczerbiec, który według legendy miał należeć do Bolesława Chrobrego. Miecz koronacyjny naszych władców. To jednak jeszcze nie koniec rządów Łokietka. Mamy zakończenie okresu rozbicia dzielnicowego. Jeszcze raz może zobaczmy na mapę, jakie ziemie były poza Polską. Polska w czasie rozbicia straciła Pomorze, Śląsk, Mazowsze, które było, powtórzę, osobnym państwem. No i tutaj jeszcze drobne inne ziemie na wschodzie. Więc Polska wychodzi z rozbicia dzielnicowego w takim oto kształcie, jak tutaj widzimy. Na tę linię musielibyśmy popatrzeć, to jest granica Polski Łokietka w momencie jego koronacji, czyli w takim oto dziwnym kształcie Polska się prezentowała na ówczesnych mapach, a więc okres rozbicia dzielnicowego jest dla Polski okresem takim trudnym do oceny. Gospodarczo nasze ziemie się rozwijają, mamy Trójpolówkę, mamy kolonizację, mamy lokację na prawie niemieckim, mamy wydobywanie złota, natomiast politycznie tracimy ziemię, a zyskujemy nowych wrogów, bo zyskujemy jako wroga nowego państwo zakonu krzyżackiego. Czechy się bardzo w tym czasie też mocno rozwijają i stają się naszym też wrogiem.
Brandenburgia się rozwija, stając się naszym wrogiem, więc tutaj no, ten okres rozbicia lizowego jest dla nas okresem bardzo trudnym. Kolejny ciąg, może inaczej, ciąg dalszych kłopotów Łokietka to właśnie Czechy. Dlatego, że po zniknięciu dynastii Przemyślidów, które nastąpiło w wyniku zabójstwa Wacława III, władzę w Czechach objęła dynastia Luksemburczyków, dynastia luksemburska. No i właśnie władca nowy Czech, Jan Luksemburski, rościł sobie pretensje do tronu polskiego. Uważał, że skoro on jest spadkobiercą Wacławów, Wacława II, Wacława III, a Wacławowie byli królami Polski, to on jako ich następca, spadkobierca, również powinien się tytułować królem polskim. No a Łokietek jest też królem Polski, więc tutaj mamy kłopot. Więc te pretensje były wystosowywane w stronę właśnie Łokietka przez Jana Luksemburskiego. W związku z tym Łokietek zawarł sojusz z Litwą i z Węgrami, sposobiąc się właśnie do potencjalnego konfliktu z Czechami. Ten sojusz został przypieczętowany małżeństwami. Córka Łokietka, Elżbieta Łokietkówna, została wydana za króla Węgier Karola Roberta, natomiast tutaj widzimy jeszcze drugie małżeństwo, ślub syna Łokietka Kazimierza, późniejszego Kazimierza Wielkiego jako naszego króla, z córką władcy Litwy, czyli z córką Giedymina, która nosiła imię Aldona. Więc mamy tutaj dwa sojusze przypieczętowane małżeństwami z Litwą i z Węgrami. Oprócz tego ciągle trwał spór o Pomorze, bo Łokietek początkowo starał się odzyskać Pomorze Gdańskie z rąk Krzyżaków na drodze sądowej. W 1320 roku zorganizowano proces w Inowrocławiu, który jednak no, nie przyniósł nam takiego rozwiązania, jakiego byśmy oczekiwali, dlatego że no, ziemie Pomorza ciągle były w posiadaniu krzyżackim. Co gorsza, Krzyżacy zawarli sojusz z naszym wrogiem z południa, czyli z Czechami, mając wspólny interes w tym, żeby się połączyć przeciwko Polsce. Już wiemy, że Czesi dążyli do przejęcia tytułu króla Polski, no i władzy w Polsce, no a Krzyżacy chcieli zatrzymać Pomorze Gdańskie odebrane Polsce, więc te sprawy zbliżały do siebie państwo krzyżackie i państwo czeskie. Jednoczesny atak obu tych krajów na Polskę nastąpił w 1329 roku i trwał przez 3 lata, czyli mamy tutaj wojnę na dwa fronty, na północy i na południu. Tutaj możemy zobaczyć jeszcze raz na mapie, jak wyglądało państwo Łokietka. W takim oto kształcie się prezentowało. No i tutaj widzimy państwo krzyżackie. W czasie tej wojny doszło do bitwy, którą musimy sobie zapamiętać, bitwy pod Płowcami w roku 1331, łatwo zapamiętać, 1-3, a potem odwrotnie 3-1. Bitwa pod Płowcami, którą uznajemy za zwycięską, nad Krzyżakami właśnie. Zaatakowaliśmy tutaj oddział krzyżacki skutecznie. No i 2 lata później ciągle nie było rozstrzygnięcia co do Pomorza, co do właśnie wojny z Krzyżakami i z Czechami. Mimo tego braku rozstrzygnięcia no, musieliśmy jakoś tutaj funkcjonować. W 1333 roku Łokietek się przeziębił podczas polowania. Przemarz przewiało go, zachorował i zmarł, pozostawiając ten właśnie tą sytuację w takiej oto postaci nierozwiązanej. No a przekazał władzę swojemu synowi Kazimierzowi, który koronował się w tym samym roku w momencie śmierci Łokietka w 1333 jako Kazimierz III Wielki.